Marcin Bikowski. Pierwsze pytanie, książka z dzieciństwa, która jakoś cię zafascynowała, właściwie pierwsza książka, którą pamiętasz z dzieciństwa, którą jakoś mniej lub bardziej świadomie przeczytałeś i zapadła w pamięć. Pierwsza książka, nie pamiętam autora, ale to był tytuł Nie płacz koziołku. To ja nawet nie znam. Dobra, a postać literacka, którą chciałeś być w dzieciństwie albo później? To raczej później. Chyba to do tej pory mi zostało. Może to strasznie naiwne, ale opcja nieśmiertelności zaczerpnięta od Drakuli. A taka atmosfera związana z pierwszą lekturą, to z czym ci się kojarzy? Atmosfera, miejsce? Jeśli chodzi o tę pierwszą książkę, to pamiętam, że Nie płacz koziołku zapamiętałem ze względu na ilustracje. Sama historia może nie interesowała mnie tak bardzo, jeśli chodzi o literki, ale jeśli chodzi o ilustracje, pamiętam, że to było związane z moją rodzeniem się mojej kreatywności, bo próbowałem te ilustracje odrysowywać w jakiś sposób. Więc była to duża frajda i wyzwanie, żeby w jakiś sposób, nawiązując do tego, co zobaczyłem i do tej historii, stworzyć coś własnego. A jakieś zdanie, które ci utkwiło w pamięci, jakieś ulubione zdanie z książki? Czy masz takie w ogóle? Ojej, chyba nie potrafię teraz przytoczyć. A jakieś takie właśnie książki, do których wracasz, czy fragmenty książek, do których wracasz? Ja jakoś to, nie wiem z jakiego powodu, ale ja często wracam do Marii Janion, często wracam do Susan Sontag, do rzeczy, które otwierają mi nowe perspektywy w rozumieniu kultury i wątków, które ludzkości towarzyszą. Opcje transgresji, przekraczania i niejednoznaczności pewnych tematów. Te rzeczy mnie zawsze interesują i myślę, że dodają mi otuchy, bo wtedy okazuje się, że wcale nie jestem taki nienormalny, jak mi się wydaje. To a propos właśnie czytania i takiej jakby kojącej roli literatury. Czy zgadzasz się z Haroldem Bloomem? Niedawno zmarłym, najważniejszym niemalże dwudziestowiecznym krytykiem literackim. On mówił coś takiego o czytaniu. Dobra lektura to jedna z wielkich przyjemności, na jakie pozwala samotność, ponieważ jest, przynajmniej w moim doświadczeniu, najbardziej kojąca ze wszystkich. Kieruje nas ku inności, czy to w sobie, w przyjaciołach, czy tych, którzy mogą się nimi stać. Pełna polotu literatura jest odmiennością i jako taka łagodzi samotność. I Bloom pisał, że literatura łagodzi samotność, nawet w przypadku, jak nie jesteśmy jacyś odosobnieni, nawet jak są wokół nas ludzie, no to jakby te wszystkie nasze relacje z ludźmi zawsze są trochę jakieś niedoskonałe i jakby no i tak tej lektury potrzebujemy, że zawsze w jakimś sensie ta samotność w nas jest. Myślę, że to jest interesujące, że jednak lektura, jeżeli jesteśmy na przykład bardzo zmęczeni i nasza kreatywność albo nasza wyobraźnia jest uśpiona i tak naprawdę chcemy odpocząć od rzeczywistości, to jednak świat wykreowany przez kogoś pozwala uaktywnić nam właśnie no, nasze labirynty wewnętrzne i rzeczywiście daje to duży oddech. I o samotności, tak, myślę, że tak, że to czy świadomość tego, że posiada się w sobie takie labirynty i taki tak, potencjał, daje, myślę, że dużo radości, a na pewno ulgi, że nie jest się skazanym na tylko tu i teraz, ale że jesteśmy jednak złożeni z różnych światów. Tak. No właśnie to jest moc literatury i Bloom podkreśla, że to jest taka zaleta, że nie tylko możemy wczuć się w innych ludzi, ale też jakby zobaczyć siebie od innej strony i swoje właśnie labirynty czy różne tak. strony. A poza tym myślę, że start jest w lekturze, natomiast przecież lektura zostawia w nas echo. Tak. Znaczy, tak. Że jesteśmy po lekturze, jesteśmy po wyobrażaniu sobie i być może na początku utożsamianiu się z jakimiś bohaterami, ale podjęcie
wędrowania po historii, to jest dopiero początek podróży. Ona gdzieś tam w nas rezonuje później. Tak. Nawet z dużym opóźnieniem. Ja pamiętam, że często wracałem do książek po 2-3 latach, gdy na początku w ogóle nie byłem gotów na to, dlatego że byłem na przykład zbyt młody. Ja też mam takie wrażenie, że albo że właśnie niektóre książki przeczytałam zbyt wcześniej, dopiero jak wróciłam po latach, to zupełnie inaczej już jest. Dokładnie, więc myślę, że myślę, że książki też mają taką moc wędrowania z nami, również z naszym dorastaniem, starzeniem się, z tymi etapami życia, które po prostu powodują, że jesteśmy inni. Wtedy inaczej te rzeczy z przeszłości rozumiemy. To jest przyjemne wracać do czegoś, co kiedyś wydawało nam się takie, a nie inne. A na przykład teraz ja tak mam z Szulcem, tak mam z Dąbrowiczem, tak mam z... myślę, że z Dostojewskim też. No niestety wtedy, kiedyś, jak byłem właśnie dużo, dużo młodszym, to była taka wersja, powiedzmy, bardzo uproszczona i plakatowa. Tak, dla mnie też.